Cześć. Ostatnio mogliście obejrzeć moją wizytę u Marcina Kokoszki w pomieszczeniu, które pełniło funkcję magazynu. Teraz Marcin ukończył już wielką przemianę i budowę swojego nowego studia zgodnie z moimi wskazówkami i dzisiaj odwiedzimy go, żeby omówić efekt końcowy. Jeżeli też planujesz stworzenie dla siebie takiej przestrzeni do nagrywania, to koniecznie obejrzyj poprzedni odcinek, bo znajdziesz w nim dużo bardzo przydatnych wskazówek. Zachęcam też do skorzystania z konsultacji ze mną. Tymczasem zostaw łapkę w górę i ruszamy. Witam, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Was w moim mikrostudiu do nagrywania. Mówię tak mikrostudio, bo to chyba jest mikrostudio, nie? Marcin, czy nie? No, wiesz co, ja bym powiedział, że to jest takie mini studio. O, mini studio. Bo mikrostudio to nazwałbym taką przestrzeń, właśnie typowo już biurko. Są takie rozwiązania, gdzie można do blatu stołu sobie podczepić właśnie kamerkę, jakieś dwie lampki, przy czym ten stół jest bardzo duży, więc dałoby się zrobić tylko w obrębie tutaj stołu takie właśnie mikrostudio. Jesteśmy z powrotem, już w gotowym studiu od Marcina. Oprowadzisz nas? Z przyjemnością. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim jest odmalowane na biało, chociaż w pewnym momencie, patrząc na to, ile mamy tutaj tych wygłuszaczy i ekranów, tak, no to tak zastanawiałem się, po co tyle malowania, nie? Skoro teraz to wszystko zakryjemy. Nawet pisałem do Marcina właśnie o to, czy na pewno tak to ma wyglądać. Tak? Kolejna rzecz, no to ekrany, tak się na to mówi? Ekrany wygłuszające. I pianki, no to pianki mieliśmy już z firmy i to na samym końcu, można powiedzieć, tutaj przykleiłem, ale też to dało dodatkowy efekt. A ekrany, no to tak jak widzieliście w poprzednim nagrywaniu, tak, no to tutaj z Kubą się dogadaliśmy i to są takie robione po prostu ekrany, które też jak sprawdziłeś, dają radę, nie? Ręczna robota na zasadzie ramy chyba z płyty MDF, z tego co się orientuję, w środku folia taka typowa kuchenna, w którą wewnątrz jest owinięta wełna izolacyjna. I to pomimo, że jest ręcznej roboty, chłopcy to robili na potrzeby jakiegoś tam zespołu muzycznego, to i tak tutaj po zamontowaniu i jeszcze razem z tymi piankami, które Marcin z biura przyniósł, to zaczęło faktycznie robić robotę, nie? Mhm. No kolejną taką rzeczą jakby i estetyczną, no i pewnie kwestia dźwięku, no to jest dywan, tak? Gdzie też zamówiliśmy dywan, który był jeden z grubszych, które gdzieś tam były dostępne z takich tam chyba 19 mm, coś takiego, czy 18 to już chyba jest. Dokładnie, spoko, no im grubszy, tym lepszy, no, nie? I też, żeby na swojej powierzchni miał możliwie dużo tych takich frędzelków, czy jakichś takich wypustek, no. Bo są też grube, które po prostu mają być miękkie, ale nie mają chropowatej powierzchni. A tutaj właśnie udało nam się zachować jakby tą taką z większym włosiem, ale to już jakby wystarczająco robi robotę. Tym bardziej, że pod spodem chyba zostawiłeś pianki, jeszcze te pianki, takie pianki siłowni. Siłowni, dokładnie. Więc one pod kątem odbijania dźwięku, no to wtedy jak były płaskie, to nie były dobre, tak? Ale teraz jak przyszedł dywan na to, to jest okej. Okay. No a sama grubość też robi teraz chyba robotę. Nie wiem, jest fajnie. Jest okej. Okay. No słychać tutaj jakby naprawdę ten dźwięk jest dobry. Ten pogłos jest zminimalizowany też dlatego, że tą drugą część pomieszczenia odcięliśmy kotarą. Mhm. I chyba co ciekawe, to nawet bez wiercenia się obyło. Dokładnie, nie dość, że kotara prawie że na wymiar gdzieś znaleziona, więc tam delikatnie z boku tylko zostaje, natomiast to jest kwestia jakby do dźwięku, tak, do odbijania, chociaż to z perspektywy zimy, w której to nagrywamy, to kwestia odbywania mają tu znaczenie. Minus 10 na dworze, tak, dokładnie. To ta kotara też trochę robi roboty, tak, no ale jeżeli chodzi o te bez wiercenia, to jest właśnie drążek rozporowy, prosty, prysznicowy. Się okazało, że do prysznicy nawet takie 3-metrowe prążki są, które można też. No jasne, wiadomo, na pewno wielu z Was ma 3-metrowe prysznice w domu, także można nawet sobie zdemontować i zawiesić kotary. No, no dokładnie. I też widzę, że drzwi sprytnie wytłumiłeś, bo faktycznie mówiliśmy o tym, że może nie na filmie, ale między sobą rozmawialiśmy, że każda powierzchnia szklana to też jest płaska powierzchnia, która odbija ten dźwięk. No a tutaj mieliśmy dużo tego szkła. Tak. Myśmy szacowali gdzieś tutaj tą kotarę, a to się wszystko przesunęło ze względu na to, że tu jest tło, mamy troszeczkę miejsca na krzesło, potem stół, no i zanim weszły kamery, lampy, no to całe to przedsięwzięcie z kotarą musiało się już przesunąć za drzwi. W związku z tym, przez to, że te drzwi jakby weszły na
do studia, no to trzeba było je też wytłumić. Na szczęście tak. Miałeś tych pianek, dużo jeszcze zostało. Jeszcze zostało i możliwe, że jeszcze gdzieś je tutaj wykorzystamy, zobaczymy. Zrobiłbym. Jeszcze, no, to wykorzystamy to na pewno. No, sam stół też jest, można powiedzieć, taki właśnie na bardziej dwie osoby, więc też tutaj od razu, jeżeli będziemy robili jakiś wywiad, coś, no to ta przestrzeń się przyda, tym bardziej, że myślimy o tym, żeby jeszcze wykorzystać właśnie tutaj przed tłem, a pomiędzy stołem a tłem dać jakiś czy to regał, czy jakiś kwiatek, coś, żeby trochę urozmaicić też te tło. Zobaczymy jeszcze, więc myślę, że właśnie ta odległość tutaj kotary jest odpowiednia. No i lampy, tak? No lampy mamy tutaj dwie takie. One mają pojedynczą żaróweczkę w środku. I to jest o tyle zaleta, że łatwiej zapanować nad tym światłem. Natomiast potem w praktyce warto mieć, tak jak mówiliśmy poprzednio, jedną lampkę troszeczkę większą na ten sam gwint, drugą troszkę słabszą. Mhm. Jak je rozmieścimy, one już są dosyć fajnie szeroko, ale może się uda jeszcze bardziej je gdzieś do zewnętrznych części dosunąć. To wtedy wybierasz sobie jedną stronę, która jest mocniej oświetlona, drugą troszeczkę słabiej i wtedy taka plastyka jest troszkę ładniejsza. Natomiast zaraz zobaczymy, że nawet to ustawienie, które jest teraz, już wygląda fajnie, a ja przywiozłem jeszcze część swoich dodatkowych sprzętów, żeby jeszcze pokazać, co ewentualnie w przyszłości można wycisnąć więcej z takiego studia. No jest jeszcze trzecia lampka, która na razie jest tam na dole, ona będzie pod sufitem podwieszona, albo na statywie właśnie za mną, w której też są od razu kolorki różne. Inne do włożenia, więc ona nie jest teraz w prądzie włożona. Tak, to jest Yongnuo YN216 i ona ma za zadanie robić właśnie światło konturowe. Co prawda Marcin jeszcze nie zdążył załatwić sobie tego trzymaka sufitowego, natomiast udało się to też tak skonfigurować, że jeżeli tutaj się to zamontuje na statywie i na dosyć małym światełku zapali, to w momencie, kiedy Marcin będzie na wprost i będzie miał kamerę za swoją głową, to też będzie miał fajny kontur, a nie będzie musiał tego podwieszać pod sufitem. Tylko że to jest rozwiązanie tymczasowe ze względu na to, że jakby dobrze jest mieć jak największą przestrzeń za sobą względem tła, żeby rzucać jak najmniej cienia. To widać nawet teraz. Jeżeli ja stoję blisko i ruszam ręką, gdzieś ten cień tutaj cały czas zostaje. W momencie, że jeżeli to wszystko się przesuwa dalej, no to jest zniwelowane i później odpowiednie modelowanie światłem pozwala czasami całkowicie wyciąć te wszystkie jakieś tam cienie z tyłu. Jeszcze kwestia do samego, bo tak, były te lampy takie, które są na pilot, można podłączyć takie, gdzie są na jakiś pstrych, coś takiego, tak, a my tu mamy to tak rozwiązane, że u mnie akurat każda lampa ma osobny włącznik, więc wystarczy, że jakby podepnę ją tam do tego prądu, który jest, no i po prostu tylko jestem w stanie tą lampkę włączyć albo wyłączyć, więc tak jak się wchodzi do pokoju, włącza światło, tak tutaj będę w stanie regulować właśnie tą lampką. No i pozostałe lampy właściwie te, jakby poza tymi tak samo funkcjonują, więc tutaj jak sobie nawet wszystko... Dokładnie. Teraz mamy jakby takie domyślne oświetlenie już typowo studyjne, bez światła takiego roboczego, czyli dwa duże softboxy, docelowo też światło konturowe i to pozwala już uzyskiwać takie rezultaty typowo filmowe, studyjne. Tła są dwa powieszone, jedno jest białe, drugie jest czarne, czarne jest właśnie, no wisi za tym białe, także to można też sobie zmieniać te tła i no tam widać drugie tełko. No założenie jest takie, że zaczęliśmy od tła białego i czarnego ze względu na to, że białe tło bardziej do takich jasnych kluczy oświetleniowych, czyli gdzie dominują jasne partie obrazu i jest raczej bardziej tak jak w Matrixie. Natomiast ciemne tło pozwala troszeczkę inaczej operować światłem, udawać, że jakby w ogóle jesteśmy na tle czerni, odciąć się od tego tła i zrobić bardziej taki klimatyczny obraz. To też często ma zastosowania nie tylko właśnie w takich artystycznych filmach, ale też w biznesowych. Chcę wykorzystywać te studio zarówno do nagrań właśnie różnego rodzaju kursów, do nagrań na kanał na YouTubie, jak i do robienia webinarów. Więc zacznijmy może od najprostszego, przynajmniej tak z mojej perspektywy, no to webinar. Dokładnie. No to do laptopa będzie podłączona kamerka Logitech, tak samo sam mikrofonik, no to będzie też w tym przypadku podłączony do laptopa. Fotel sobie oczywiście tu wymienię, bo na tym to chyba by mi plecy odpadły, jakbym miał tutaj dużo nagrywać. No i tutaj jeżeli chodzi o mikrofony, no to też jest osobne rozwiązanie, takie,
dlatego jest tutaj wpięty i mam podpięty do telefonu, natomiast to już do tych nagrań, które będą robione właśnie na YouTube albo na, do kursów. No i na razie chcę korzystać głównie z telefonów, chociaż mamy przygotowane też dwie dodatkowe kamerki, właściwie trzy, tak, no bo jedna jest jeszcze lustrzanka, której do końca nie opanowałem. Mamy GoPro, mamy Sony, jakieś kamerki, ale ze względów bardziej czasowych i takich, że mi na dzień dzisiejszy trochę łatwiej jest operować tymi telefonami. Tak. Wiem, że tu trochę powiesz o tym, co jest lepsze, co ma, jakie są wady, zalety, bo jakby obie strony mają i wady, i zalety, natomiast ja na razie ruszę właśnie od, jakby z telefonami, a w miarę jak będę się rozwijał i też miał trochę czasu na ogarnięcie pozostałych sprzętów, to wtedy zacznę korzystać może z bardziej profesjonalnych sprzętów, więc tutaj polecam, no mamy fajne statywy, które też Marcin pokażemy znalazł i to było naprawdę fajne rozwiązanie, są stabilne, mega łatwo się nimi operuje. No i oprócz statywu tutaj jeszcze wzięliśmy takie, nie wiem jak to nazwać. No uchwyty na telefon do statywu, czyli z tym gwintem takim typowo już statywowym. I jakby rozwiązanie polega na tym, że można docelowo później to łatwo zamienić na jakiś aparat czy lustrzankę. Nie trzeba, dwa telefony też się sprawdzają fajnie. Ich zaletą jest to, że są proste w obsłudze, każdy wie jak to robić mniej więcej, tym bardziej jak się ze mną skontaktuje i ja wszystko wytłumaczę też dodatkowo, jakiej aplikacji użyć i tak dalej. Natomiast faktycznie jest to kwestia zaczepienia, włączenia, nagrywania, tam powiedzmy, że trzeba odpowiednio ustawić i to jest już nagrane. Przy lustrzankach troszeczkę bywa więcej pracy, zwłaszcza, że trzeba nieraz wyciągnąć te karty, pozgrywać to i tak dalej. Przy czym jedna rzecz, która jest istotna, żeby napomnieć, przy tych mikrofonach, których my teraz nagrywamy, czyli takich krawatowych, może być tak, że jeżeli się nagrywa na kilka kamer, no to trzeba będzie to synchronizować. I teraz jeżeli Marcin ma wpięty kabelek do kieszeni z telefonem i tam mu się rejestruje dźwięk, a tutaj będzie miał nagrywany obraz i na drugim telefonie też, no to trzeba pamiętać, że trzeba to później zsynchronizować z obrazem i po to się robi ten klaps. Dokładnie, żeby kamera jedna i druga widziała moment złączenia dłoni, a dźwięk wychwyci moment po prostu klaśnięcia. I na tej podstawie później łączymy ten obraz i można sobie z dwóch kamer to rejestrować. A dlaczego lepiej z dwóch niż z jednej? Ponieważ jeżeli się pomylimy i chcemy zrobić jakieś cięcie, to żeby nie było tych typowo YouTube'owych przeskoków, które są amatorskie i tylko dlatego się przyjęły, że YouTube swego czasu był taką platformą, gdzie wszystko przechodziło, ale to już się kończy, no to warto w tym momencie takiego cięcia przełączyć po prostu kamerę z innej perspektywy i raz, że to wtedy niejednokrotnie uchodzi w ogóle, że nie widać, że coś było cięte i wycinane, a dwa, że to jest też przyjemniejsze dla oka i bardziej profesjonalne w odbiorze. No jak już mamy tutaj, też mówimy o dwóch kamerach, dwóch tłach, no to będą też dwa stoły. Na razie jest ten biały do nagrywania na siedząco, a będzie jeszcze drugi stół z drewnianym blatem, gdzie będzie można i na siedząco nagrywać, i na stojąco. Więc ja też zazwyczaj jak prowadzę szkolenia, to nawet te online'owe, to je prowadzę na stojąco. Same nagrania też mi się łatwiej, wszystkie moje materiały na YouTubie, poza wywiadami na siedząco, to wszystkie są właśnie na stojąco, więc też tutaj będzie drugi stół właśnie do nagrań na stojąco, co trochę spowoduje, że jednak te, jakby to nie będzie takie studio, gdzie przyjdę, zrobię enter czy tam play i od razu będzie wszystko, ale myślę, że będzie bardziej funkcjonalne i jak już się nastawię na jakiś rodzaj tam filmów, to przez kilka dni mogę nagrywać w jednym ustawieniu, nagrać tego tyle, ile potrzebuję, a później sobie zrobić właśnie tutaj przeremontowanie tak, i znowu wykorzystywać, czy to inne tło, inny stół, inna wysokość gdzieś tam nagrywania, czy to na siedząco, czy na stojąco. No i że to rzeczywiście będzie fajnie funkcjonować. Ja jestem super zadowolony. Jest jeszcze z tyłu tamta taka graciarnia, można powiedzieć. Możemy tam zerknąć. Możemy zobaczyć, nie? Bo to jest coś, co może się też przydać. Tam myślę, że będzie wtedy lustro, bo też o tym rozmawialiśmy, że dobrze by było, żeby były takie rzeczy jak zegar albo lustro. Nie wiem, czy usłyszycie, że tu, ja już na przykład słyszę, że tu już inaczej dźwięk w ogóle chodzi. Jak ja mówię o tym tutaj, to od razu już inaczej trochę to działa, mimo że też jakiś tu ekranik jest, do części jeszcze dywan, ale już to wygląda inaczej. O, nie powiedzieliśmy jeszcze o oknach, które też właśnie są zaciemnione. Też to teraz zauważyłem, że mówiliśmy już w poprzednim razem, że warto odciąć całkowicie to światło słoneczne i Marcin tak zrobił, co jest bardzo dobrym pomysłem, dlatego że teraz nawet jeżeli zgasimy wszystkie światła i chcielibyśmy jakiś taki klimatyczny filmik z odrobinką dosłownie lampki zrobić, to nie będzie nam to światło zewnętrzne przeszkadzało. Oczywiście takie prześwity, co tu są, to nie szkodzi, natomiast zwykła roleta by nie załatwiła sprawy, bo to słońce gdzieś by przemykało
brzegami. Tak. Tam jeszcze jak wiedziałem, że tu będzie to tak po prostu przykleiłem z tyłu za tłami. No to jest jeszcze lepiej to zrobione, tam jest totalnie jakby na czarno, tam w niektórych miejscach po 15 razy tą taśmę kleiłem, gdzie jeszcze były jakieś wcześniej, żeby już totalnie było turbo ciemno. No do tego stopnia, że teraz czy to jest dzień, czy noc, to jak tu wchodzę, to muszę szukać tego światła, żeby włączyć, bo naprawdę jest tutaj ciemno, nie? Także działa. Dobrze. Witam, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Was w moim mikrostudio do nagrywania. Mówię tak mikrostudio, bo to chyba jest mikrostudio, nie? Marcin, czy nie? No, wiesz co, ja bym powiedział, że to jest takie mini studio. O, mini studio. Bo mikrostudio to nazwałbym taką przestrzeń, właśnie typowo już biurko. Są takie rozwiązania, gdzie można do blatu stołu sobie podczepić właśnie kamerkę, jakieś dwie lampki, przy czym ten stół jest bardzo duży, więc dałoby się zrobić tylko w obrębie tutaj stołu takie właśnie mikrostudio. Natomiast chciałem właśnie zwrócić uwagę, jak wygląda przykładowo takie światło konturowe u Marcina. Teraz oczywiście to jest w warunkach polowych, widać ten kabel tam odstający i tak dalej. Natomiast już wiadomo, o co chodzi. Teraz mamy światełko niebieskie, żeby pokazać po prostu, żeby było lepiej widać. Natomiast generalnie założeniem jest takie właśnie odcięcie się troszeczkę od tła. Mogą to być kolory albo takie niebieskie i pomarańczowe, to są najbardziej takie stonowane, często używane w biznesie. Jeszcze nie będziecie wtedy uchodzić za youtuberów gamingowych. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład też tą lampkę sobie odwrócić i gdzieś tam w pewnym momencie, oczywiście nas tu bardzo kabel blokuje, ale przykładowo dam to z boczku. Równie dobrze można by go dać od spodu. Gdzieś tam widać, że tło zaczyna być niebieskie. No i można zacząć walczyć z tymi możliwościami. Czyli tło nawet może pozostać białe, a my po prostu sobie operujemy światłem. Mając dwie takie lampki z tyłu, już można równomiernie doświecić. Mając jedną, to albo z góry, albo z dołu na środku. Teraz akurat dałem na bok z powodu kabla. I ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałem pokazać, no to jest kwestia, w czym może być lustrzanka lepsza niż telefon. Teraz Marcin jest stosunkowo blisko tego tła i gdzieś tam mogą się pojawiać te cienie za jego głową. To nawet widać dosyć mocno. W momencie, kiedy byśmy dali tam jakąś ozdobę, to ona też by była zaraz przy samym tle i też na przykład jakiś kwiatek czy szafeczka też by rzucała mocne, twarde cienie. Mając do dyspozycji tak długie pomieszczenie, w którym możemy się wycofać z tą kamerą, to w momencie, kiedy zamontujemy na lustrzankę dłuższy obiektyw, to możemy wszystkie te rzeczy rozsunąć, czyli począwszy od ozdoby w tle, czyli jakiegoś regału czy kwiatka, odsunąć to, potem Marcina ze stołem jeszcze bardziej odsunąć, światła jeszcze bardziej do tyłu i na samym końcu pomieszczenia ustawić kamerę, ale z długim teleobiektywem, czyli tak jakby dozumowanym. I wtedy Marcin pozostaje jakby w takim samym kwadracie, ale już to tło zaczyna być bardziej rozmyte i to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Tylko że no to wymaga więcej wysiłku, wiedzy i przygotowań. A telefon po prostu bierzemy, stawiamy tutaj na środku, kadrujemy, żeby nie było za bardzo widać tych brzegów tam i jest gotowe. I lecimy. I lecimy. Przyszedł czas na nagranie pierwszego filmu, właściwie zakończenie tego filmu i tak to będzie wyglądało, tak tutaj będę, to będzie jedna z opcji, w której będę nagrywał, a z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować Marcinowi za pomoc, za to jak tu wszedł i właściwie zastał graciarnię, a teraz jest fajnie wygłuszone, fajnie doświetlone, fajnie wszystko poustawiane i za to, że mi zarówno przyjechał tutaj pomóc, jak i później udzielał konsultacji online'owych, pomógł podobierać sprzęt, ale przede wszystkim tak pomógł to wszystko zorganizować, żeby to realizowało cele, które mam do zrealizowania, że nie musi tu być wszystko to, co jest w jakichś innych studiach, ale na początku zaczął od moich potrzeb i zapytał się, po co właściwie to potrzebujesz i dopiero na tym budowaliśmy to, co teraz tutaj widzicie. Także ja Wam serdecznie polecam Marcina jako eksperta, fachowca, jego wiedzę, jego doświadczenie i jego oczywiście usługi. No i co? Subskrybujcie ten kanał i mój też. Zapraszam.